Dobra, co my tu będziemy dzisiaj robić? Po pierwsze to tego SF Toolsa, zobaczymy jakie mamy procenty na co. Ten loszek sobie odblokowałem teraz. Na niego widziałem, że są fajne procenty. Bardzo laguje ten SF Tools. Sorry, już wszystko śmiga. Możecie tam pisać F5. A w ogóle od razu się pojawiło, że offline jestem, czy się pojawił taki jakby, że tam czeka na ponowne połączenie? Coś takiego mam ustawione. Okej, mamy ponad 2% na tego. To lecimy z tym. Zobaczymy, czy siądzie. Banner offline? A, czyli nie działa. Dobra, to dobrze wiedzieć. Ja poważnie na nią mam 2%? No tak. Kurde, to dziwne. Powinno być... Powinno szybciej to paść, ale zobaczymy. Szkoda, że nie można klikać lochów za reklamy. No, w sumie tak. W sumie mogliby to zrobić. Chociaż nie wiem, czy to by nie było za zbyt duże ułatwienie, nie? 93 tysiące, ja jebie. Oj, nie powinienem przeklinać, bo to na YouTube'a idzie. A, trudno. Dobra, siedzi. 233, no na pewno celem na dzisiaj. O Jezu, jakie dobre buciki. Bierzemy to. Na pewno celem na dzisiaj będzie dogonienie tutaj chłopaków na tych wojownikach, bo tu ładnie polecieli. O, Tepakad nas dogonił, widzę. Ale kurde, Bolwerk 235. I ten jeden El Diabolico. Nie wiem, czy mi ktoś odpisywał, czy to jest Polak, czy nie w końcu. Siemanko, Kaku. O, ma flagę tutaj nie polską, nie? Ale on też ładnie pocisnął. Także trzeba ich tu dogonić. Zobaczymy, czy nam się uda. Co on ma w opisie? Nie wiem. Coś banable? Mam nadzieję, że nie. A, nie ma żadnego opisu. Francuz chyba? Właśnie pytałem, bo tutaj chyba ktoś był z tej gildii Pringlecy, ale nie dostałem odpowiedzi. Z drugiej strony El Diabolico, czy tam Diabolico. Taki trochę francuski nick, nie? Z tym L na początek. Z czego się, Ewel, śmiejesz w ogóle? Który mamy? 233. No jesteśmy jeszcze przedawką oczywiście. Ale dobrze by było ten 235 wbić dzisiaj. A to nie do hiszpańskiego? Nie wiem, no nie znam się. Może i tak. Żyjemy w Polsce. W jakiej jestem gildii? Na W55? Vendetta. We francuskim rzadko się używa L, ale jednak się używa, skoro tak piszesz. Emeryci cukrzyka? Siemano wielki. No tak, w emerytach niedługo będziemy. Japszan, powiedz mi w końcu, ile wam zostaje zapasu tych ludzi tam w tych wyprawach. Bo w końcu nie wiem, czy mi mówiłeś, czy nie. W sensie mówiłeś chyba, że sporo, ale jak to teraz wygląda? W sumie Krzychu Piątek też był El Pistolero, to może Polak? No właśnie. 5 osób cały czas? No to jeszcze... Jak macie jeszcze ciebie i Zebo w zapasie, to... Dobra, siedzi. Mamy jakąś czapaję dla woja. O jest, jaka piękna. I jeszcze dzisiaj nic nie wrzucaliśmy do kibla, czyli idealnie. Wrzucamy do kibla i odzysk robimy. Cudo... A, ja sobie miałem jeszcze te powymieniać, zapomniałem. Ten mi daje plus 30. Wymieniam, tylko muszę runy zamienić. Dobra. I te buciki sobie chyba wymienię nawet z racji tego pancerzu tylko i wyłącznie. Dobra, mamy 6%. Mamy 4 osoby 200 plus w zapasie, kończy się na 160 levelu. No tak, bo te początkowe lochy są łatwe. Tak naprawdę taka blokada teraz to jest gdzieś przy 190% gildyjnych. Siemanko, Delfik. No, mogłem w sumie sprawdzić dla siebie, Szczurek, masz rację. Ale to już 1% w tą czy w tą nie robi takiej różnicy. Jak tam wcześniej miałem 42%, no to była lipa, nie?
Dobra, mamy raptora ryczącego, to też jest zwiad, zobaczymy. Może jeszcze się go uda machnąć. Powinno przynajmniej. Dobra, siedzi o wiele szybciej. To na wszystkie cechy możemy od razu rozmontować. To teraz znowu zwiad, okej, może jeszcze się uda. Byłem dziś drugi raz na rowerku, więc trochę spóźniony, ale jestem, Boże, jaki jestem dumny ze wszystkich. Wszyscy tu zaczęli jakoś na sportowo żyć. Podoba mi się. Faktycznie, pani Sher, no, też racja. No niestety, ja tak mam, że często nie pomyślę. Ale trudno. Fajnie, fajnie, chudniemy wszyscy razem. Wszyscy oprócz się grubasku nasz, o, a dopiero był ten temat, ale dobrze, wielki. Ja już nie będę znowu się chwalił, ile schudłem. Jak będziesz chciał, to się dowiesz. Tutaj 16k kroków, dziś 12k. No ja właśnie w czwartek miałem sporo kroków, chyba z 13 koła. Ale tak to dziennie, o, na przykład dzisiaj mam 5600, także ja dziennie nie robię za dużo. Dobra, wiecie co, może najpierw to zamkniemy ten loch, bo ja na niego już miałem 1% wcześniej. Także już powinien też paść i sobie zobaczymy tego SF Toolsa zaraz. No właśnie, o tym mówiłem i mamy 234, zajebiście. Teraz tak, tu mamy coś na siłkę, od razu punkty życia są i dziura, więc też dobrze. Od ilu procent powinien bić loch? No zależy od twoich grzybów. Ja biję tak od... w sensie... dla jaj sobie próbuję tak 0,20, 0,30, ale tak zaczynam spamować od 0,50 w górę. Jeżeli oczywiście masz grzyby, no a zgaduję, że masz. 3 medale? To ładnie bogaty, gratulacje. W kulturystyce jeszcze? To ty musisz jakimś dzikiem być. W sensie no... nie mogę po prostu zmienić swoją z Barbarem, jaki on tu ma? No on tu ma słaby gem. To i tak bym musiał gem odzyskać, wiesz? Tak, żeby nie wiadomo ile grzybów to nie wkładać, no to tak od 0,80 w górę bym powiedział. No właśnie, druga sprawa, bo na przykład jak ty grasz berkiem i jeżeli przepchniesz jakiś loch słabszy, a po nim jest mag, to ty, jaki to by mag nie był, to ty tym berkiem go przeklikasz. Więc wtedy już ci dwa lochy padną, to też musisz na to patrzeć. Jakieś tipy dla początkujących? No na kanale masz playlistę poradniki, wiesz? Uważam, że tam w miarę opisałem wszystko mniej więcej. Także tam sobie możesz zajrzeć. Okej. Jakie mamy teraz procenty na te lochy? Okej, patrzę. Dobra, patrz. Męska sylwetka, ale uważam, że sylwetka była dla mnie dobra. 90 kg na scenie i 181. O, to podobnie jak ja. Ja mam w tym momencie prawie 91 i 180 cm, ale nie uważam, żeby to była męska sylwetka. Wręcz przeciwnie. Dobra, 1% mamy na niego, więc a właśnie, jeszcze jedna rzecz. Ja tu mam wszystko zaczarowane. Wszystko jest, okej. Pamiętaj, Japczan, że jak masz pachołki, to im też możesz czarować broń i rękawice. Bo ja ci tam ostatnio pisałem o tej wiedźmie, ale... dla pachołków też to rób, bo to też jest bardzo ważne. Facet bez brzucha jak kufel bez ucha? No może. Właśnie, powiem wam szczerze, że ja jak miałem te 102 kilo i w sumie nadal, to ja jestem taki ulany jakby w całości. W sensie ja nie mam dużego brzucha, tylko ja cały jestem, wiecie, taki. Ręce mam grubawe, no, no może nie aż tak bardzo. Ale na przykład uda i tak dalej. Ale tak w brzuch mi wszystko nie idzie. Może to trochę plus nawet, ale... już się wylewa z ciebie. No i ty też wypierdalasz. Cytując klasyka. No to plus, bo niektórzy to 70 kg ważą i mają bebzon. No dokładnie. Znam takie osoby.
Dlatego dobrze, jakbyś poszedł na siłkę. No też tak myślę. Właśnie ja chciałem na tą siłkę zacząć chodzić, ale powiem wam, że samemu mi się nie chciało, a ze znajomymi się tak ciężko złapać, bo każdy wiadomo, tam ma swoje rzeczy, jakaś praca to tamto. No i tak w sumie zostało, że póki co sama dieta jest, żeby po prostu schudnąć. Nie być jak taki knur jebany. Dalej się pomyśli. No proszę, padnij. 1% mam na ciebie. O, a, był lag, ale nie padło. Ja mam 190 cm wzrostu i 95 kg. No to chyba git, nie? W sensie, no z 90 kg jakbyś miał, to chyba było idealnie, tak szczerze. Na kamerce, no ja teraz... no w sumie, chociaż na kamerce to i tak tylko moją mordę widać, to... Masz rację. Przytrzymaj enter, samo pójdzie. Chcę mieć jakiś fan z tego, poza tym trzeba trochę content przedłużyć. Mały, w ogóle cię nie przywitałem, siemanko, siemanko. Dzisiaj streamek też był spóźniony trochę, więc nie ma problema. Jakby tak jeszcze z dwa lochy machnąć. Do tego trochę tornada. Powodzenia w wypikiwaniu. Nie będę wypikiwał szczurek, wiesz? Jak nie będę mógł włączyć reklam, to wyjebane. To ma być takie, wiecie, for fun. Zobaczymy w ogóle, czy ludziom takie zapisy przypadną do gustu na YouTubie. Ale myślę, że tak. O dobra, siadło. Wycinek najciekawszych akcji, czyli tego klikanka. Miałem to w ogóle dzisiaj nagrywać, ale stwierdziłem, że zrobimy na streamku. W sumie nie miałem czasu też. Plus 16, to nie tak dużo. To rozmontujemy. Ile masz na niego procent? Ponad 1 miałem. Strałem twoje pytanie, to zadaj jeszcze raz wielki, bo troszkę osób pisze, a ja też się skupiam tutaj na gierce, you know. O, to jest Woj, dobra, on powinien chyba siąść w miarę szybko. Tak mi się wydaje. Jakieś kunegundy, jakieś bloczki. Jeszcze my jesteśmy Wojem. Sam se przewiń, a to se nie przewijam. Dzięki za follow, Mencius. Jestem zajęty, jak widzisz. Dobra, co my tu mamy? Plus 24 i 300, ale tu już mamy runkę. Nie, no to chyba temu damy. Odzysk klejnotu, pyk. Nie no, Gema nie. A faktycznie. Dobra. Ale będzie wyzywanie w komentarzach. Co on robi. Okej, co my teraz mamy? Jaszczurzego rozbójnika. Zobaczę sobie na niego procenty. A jeżeli będzie nie za wiele, to może jakimś tornadem spróbuję dobić. Jeszcze jakaś wieżyczka może wypadła z jedna albo dwie. Chyba wróciłem, ale bez mleka. Okej. Dzięki za info. 0,48. Nie za wiele. A zobaczmy to. Tu mamy Woja. A czekajcie. Ja jeszcze dzisiaj nie przeklikałem tego. W sensie portalu nie kliknąłem. Też głupota. Fajna muza. No, na nagraniu nie słychać muzy na szczęście. I się udało za pierwszym. Zajebiście. Czekajcie, tutaj to jest poczta ryzykowna, to ja może wejdę w taki sposób. Zapiszę go od razu. Pokażę na odcineczku, ale to już jakimś innym, jak będę nagrywał. Skip, o dobra, dobra, już było skipowane, już skipuję, przepraszam. Szczurek zeskipował. Ty, no ale już nic nie ma w song requestie. To co wy skipujecie? Proszę coś wrzucić. Dobra. Widzę, że już coś jest, okej. Dobra. Na wieżę mam 4%, to wieża... Chociaż nie, czekajcie, tą wieżę to ja na razie olewam. Co nam po goldzie, jak można dobić level? Kappa. Prawdziwi gracze klepią enter, a nie... Dobra, siadło.
To możemy w sumie rozmontować. 239 tysięcy. Okej. Co mamy teraz? Kurde, znowu wojaj. Boże, jak nam mało brakuje do tego levela. Chcę już dobić. Żeby wiecie, już być na równi z tamtymi chłopakami. Mam wieżę 64. A no to dobrze, bo każda wieża ci daje plus 1 do klasera też. To ty musisz dużo itemków nie mieć w takim razie. Pokażesz arenkę? Zaraz ci pokażę. Tylko poczekaj. No padnij. Dobra, padł. I kolejny padł. Dobra, mamy to. Okej, okay, teraz można arenkę, w sensie arenkę. Teraz można już klikać sobie na spokojnie awkę. Dogoniliśmy panów wojowników. To mogę zostawić. Tak wygląda moja ręka w tym momencie. To też powiem wam, że jest jakieś pojebane, bo póki co mam 10 ulepszeń, brakuje mi jeszcze 10 i chyba od 4 kupców mam same skipy. Ja nie wiem, to jest klątwa jakaś. No, ale Koman, pytałeś o arenkę, tak wygląda w tym momencie. Dobra, może jeszcze jakieś wieże padną. A co do tego, Japczan, że tam pisałeś o wieży, nie zdajesz sobie sprawy, jak berkiem się przyjemnie klika lochy, a jak wojownikiem ciężko. Ale w sumie dobrze, że grałeś zawsze wojownikiem, a no to widzisz. W sumie dobrze, że wybrałeś berserka, bo to jest tak szczerze bardzo dobra klasa, na żeby się pouczyć na start. Dobra, tutaj w sumie okej, to po prostu posprzedaję. Już nie mam dzisiaj rozmontowań, to też jest lipa. Czemu każesz Akiemu grać w Shakesa i go nie nauczyłeś? No ale może kiedyś grał magiem, a potem przerzucił się na wojownika i grał ciągle wojownikiem, no co? Ale ty, Osiak, w ogóle jakim ty jesteś tym? Nie tyle co snajperem, tylko takim, nie wiem, jak się nazwać. Wszystko wiesz po prostu. Ale dajesz suba, więc jesteś też szefem. Dobra, dociśniemy jeszcze trochę te wieże, żeby ewentualnie parę procent wpadło. Ale tu już widzę, że nie pada. No niestety. Stalker, o no, coś takiego, ale chodziło mi o coś innego, ale to już nieważne. Wścibskość? Nie no, nie wścibskość. Przecież on komentuje streama czyjegoś. Dobra, nie pada. Nie ma co już tej wieży cisnąć. Dociśniemy sobie troszeczkę tutaj. No i co? Cel zrealizowany, można by powiedzieć. Bolwerk 235. On już jest po awce z tego, co dzisiaj patrzyłem. Co my tu jeszcze mamy z takich wojów? El Diabolico 234,5. Tak wygląda topka w ogóle, jakby się ktoś pytał. Ten tym berkiem jak ciśnie. Okej, okay, jak to wygląda, jeżeli chodzi o wojów? Ten El Diabolico, jest Bolwerk, jesteśmy my, Tepakat 232, Pilzer 226. Troszkę się już zbliżyli wojownicy do tego 230, z tego co widzę. Aczkolwiek... No to było do przewidzenia, nie? Dobra, możemy powolutku zaczynać aweczkę i ogarniać to konto. Okej, więc jesteście po obejrzeniu zapisu live'ika, takiego najciekawszego momentu, gdzie sobie cisnęliśmy tutaj na tym woju, klikaliśmy po raz kolejny lochy i coś tam się generalnie działo. Dajcie znać przede wszystkim, czy coś takiego wam się podoba. Dla mnie to jest sytuacja win-win, dlatego że i mogę wam odpalić jakiegoś live'a fajnego i coś porobić, a jeżeli kogoś nie ma, to wycinam ten najciekawszy kawałek, powiedzmy, w zasadzie to go nagrywam po prostu i wrzucam na kanał, mam również film, więc dla mnie to jest super. Wiadomo, że to nie jest to samo jak takie normalne prowadzenie odcinka, jak w
tym momencie na przykład gadam sobie do Was, no ale jednak uważam, że jest to coś nowego i mam nadzieję, że ciekawego, że jakoś uda nam się tego Twitcha z YouTube'em pogodzić. Dogrywam to dlatego, że chciałbym Wam pokazać, jak tutaj dobiliśmy w ogóle ten 232 level, to przede wszystkim dlatego, że jak Wy ostatnio widzieliście odcinek, to jeszcze takiego nie mieliśmy, a druga sprawa, chciałbym Wam pokazać, jak zakończyło się w ogóle ten dzisiejszy stream, bo trochę za wcześnie to nagrywanie wyłączyłem i tak dalej, no muszę się jeszcze z tym oswoić, żeby Wam taką zmontować taki pełny jakby obraz tego, co się działo, jak tutaj na tym wojowniku wyglądało i tak dalej, więc dobra, przede wszystkim to, co Wam chcę pokazać, to dobiliśmy ten 236 level, więc w tym momencie po raz kolejny wreszcie udało nam się odzyskać ten top 1 poziom wojownika na serwerze po wielu, wielu próbach, tu jakieś gonitwy, tu tam się zrównywaliśmy z innymi i tak dalej, no ale jak widzicie udało nam się to zrobić w tym momencie. Jest tutaj El Diabolico, szukam jeszcze tego bolwerka słynnego, o którym mówiłem w filmie, a jest tutaj, 235 ma również, więc tak jak mówię udało nam się ich przebić, przynajmniej na ten moment, także jestem oczywiście bardzo zadowolony. Jak tutaj doszło do tego, że sobie wbiliśmy w ogóle ten 232 level. Udało nam się pokonać tego Dymika Majciarza i od razu Kołka Walhelsinga. Było to wczoraj, czyli w piątek. Dla Was, ja to chyba wrzucę już w niedzielę, więc dla Was to było 2 dni temu. Jak widzicie, udało nam się pokonać portal do piekieł. Padł nam na raz w ogóle. Pierwszy raz coś takiego się udało i dzisiaj na odcinku zresztą widzieliście, że drugi. Także powoli wojownik jakoś tam zaczyna cisnąć. Także tutaj od 100% do zera, jak widzicie, udało nam się to zrobić. To pierwsza sprawa. No i na tego Dymika już mieliśmy te procenty o wiele fajniejsze, bo tu jeszcze pupilki sobie połapałem. To też Wam mogę na szybko zaprezentować, jak to wygląda w tym momencie. No sporo tych pupili nowych wpadło, a ręka, no to widzieliście na nagraniu, więc w sumie nie ma co. Już tutaj to, co mówiłem, co chwilę mi lecą skipy niestety. No ale właśnie, i mieliśmy tego Dymika już tam jakieś przed ubiciem tego portalu 0,65%, coś takiego. Wiadomo, ubiliśmy portal, to na pewno jeszcze coś tam wzrosło. No i Dymika udało nam się pokonać. Wtedy mieliśmy 228 level, czyli chyba nawet ten sam, na którym zakończyłem ostatni odcinek. No i teraz mamy właśnie pokonanego tego Dymika, co dało nam oczywiście fajny zastrzyk expa. Wojownik, no nie było z nim wcale tak łatwo, no ale mimo wszystko udało się. Nie wiem, czy tu coś zmieniałem od ostatniego odcinka, chyba nie bardzo. Broń mam raczej tą samą, już mogę oczywiście tam kolejne runki, jakieś tam 2% lepsze czy coś takiego sobie ogarnąć, ale to wszystko w swoim czasie. Nie ma co się tutaj jakby bardzo rozpędzać, to wiadomo. Okej, tutaj mamy niecałe 2 miliony, tutaj mamy no taki zwykły cios na koniec. No i to, co mówiłem właśnie, wypadły mi buty, które niestety potem wypadły mi po raz kolejny, w sensie bardzo podobne z tego epiku w Zawki, czyli z tego eventu, który obecnie mamy. Także no, w sensie Zawkę, epiki, nie wiadomo o co chodzi. Także no, dlatego troszeczkę słabo, jeżeli chodzi o ten event dla wojownika, bo póki co wymieniłem tutaj chyba tylko buty i trinket. Raczej nic, w sensie nie trinket, tylko amulet. Nic tutaj więcej nie udało mi się ogarnąć, bo mi lecą o, na przykład takie rzeczy, także no lipa. No ale okej, jak widzicie udało nam się tego Dymika pokonać, czyli tego trzeciego właśnie tutaj w 13 piętrze, i lecimy teraz dalej. Teraz mamy Kołka Van Helsinga, który jest magiem, no i jego również od razu z marszu zrobiliśmy. Jak widzicie, on nam dał prawie 2 levele, coś takiego, jeżeli chodzi o tego Dymika. No i tutaj Kołek, no piękny kryt na koniec, 3,2 miliona. No magowie raczej dużego problemu nie stanowią, jak już tego woja się przejdzie, to i maga. I jak widzicie, jeden po drugim nam padł, dostaliśmy taką tarczę, którą sobie w tym momencie ubrałem, na wszystkie cechy, ale już była o wiele lepsza, w sensie dawała nam tyle samo tych trzech głównych, jak widzicie, a jeszcze nam dodaje boki, więc można było ją oczywiście wziąć. To mi zresztą ktoś dzisiaj na streamku napisał. No i to, jak widzicie, 10.11 portal, 10.14 Dymik Majciarz i 10.16 Kołek Van Helsing. Na Dymika wydałem sporo, bo ze 150 grzybków, na Kołka nie wiem ile, ze 20. W każdym razie, no tak to wyglądało. No i tutaj już mamy ten 234 level. Chyba miałem 232 wczoraj, jak pokonałem tego Kołka i zrobiłem awkę. Dzisiaj, jak widzieliście na początku nagrania, miałem bardzo blisko do 233. No i po prostu wiadomo, później już sobie polecieliśmy coś tam tej strefy mroku, potem tą pokrakę nam się udało pokonać.
to jakby również tu w ogóle bardzo łatwo to poszło, o dziwo, no ale, a bo to mag, no tak, no i bez problemu udało się, tak jak mówię, pocisnąć ją. No i dobra, tak jak wam mówiłem, skończyliśmy na tym 235, zrobiłem sobie awkę i tak dalej i bardzo malutko mi brakowało do 236, więc postanowiliśmy jeszcze na streamku, że klikniemy sobie tutaj jaszczurzego rozbójnika. Tornada chyba mi się nie udało nic więcej przycisnąć, więc, a nie, tornada mi się, albo nie, nie wiem, w każdym razie wolałem poklikać tego rozbójnika, dlatego że widziałem, że on mi da po prostu więcej expa. No i nie wiem ile, ze 40 grzybów, coś takiego, i udało się go pokonać. I dzięki niemu właśnie, jak widzicie, tutaj jest ten 235, już to było po awce, tak jak mówiłem. Tutaj zobaczmy, o, tu w ogóle go sama Kunegunda zabija, no właśnie, to jest to. Kunegunda bardzo ważna dla wojownika. No i to, co wam powiedziałem, udało nam się dzięki temu ten 236 level dobić, także tak koniec końców się zakończył streamek na tym wojowniku, no i uważam, że bardzo fajnie, nie, bo powróciliśmy, można by powiedzieć, na ten tron, nazwijmy to top 1 levelowo wojownika w tym momencie na serwerze. Dobra, tutaj jeszcze jakieś kryty, dużo uników, tutaj jaszczurzy też unika i tak dalej, no ale udało się i tak to po prostu wygląda. No wiadomo, mamy ten event expa, więc chciałbym bardzo tutaj na jak najwyższym poziomie tą mawkę robić. Oprócz tego mamy jeszcze za 3 dni tak naprawdę, jak wy to oglądacie, będzie kalendarz, nowy level, więc też dobrze jak najwięcej za ten level tutaj sobie te jawki zyskać, można by powiedzieć, więc może jeszcze w poniedziałek coś tam dla was nagram z tego wojownika, chociaż no tu już dopychamy to wszystko na maksa i ciężko będzie aż tak szybko coś ruszyć. Dobra, więc tyle, tak jak mówię, piszcie, czy takie zapisy na kanale wam się podobają, i w zasadzie tyle, pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę, to już tak zakończę standardowo jak każdy odcinek, pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę, subujcie z dzwonem, wbijajcie na Discorda dla widzów, na Twitcha i na Instagrama, linkę macie w przypiętym komentarzu i opisie, sub koniecznie, łapa w górę, komentarze piszcie, tak jak mówię, wyrażajcie opinie i chyba wszystko. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i...